Dzień dobry. Bo to będzie, albo już jest, dobry dzień. Ten 30-sekundowy kalejdoskop ekranów, który widzieliście przed chwilą, to podsumowanie naszych 365 dni pracy projektowej nad nową wersją mObywatela. To 10 iteracji projektowych, 10 iteracji badań, ponad 1500 zaprojektowanych ekranów. Dzisiaj mObywatel to aplikacja, z której korzysta ponad 10 milionów użytkowników. Szanowni Państwo, idzie nowe, zbliża się wielkimi, stumilowymi krokami. Ja nazywam się Jacek Pruś i opowiem Wam o tym, jak pokonujemy trudności w projektowaniu, jak przekuwamy je w sukcesy, jak dostarczamy rozwiązania, które przewyższają oczekiwania. A jak dobrze wiemy, wszyscy lubimy używać i dostawać dobrze zaprojektowane produkty. Zapewne większość z Was, jak tutaj siedzimy, ma bogate doświadczenie w projektowaniu. Uczestniczymy często w szkoleniach, bootcampach, różnych kursach UX-owych. Wiemy, że czasami ciężko coś odkrywczego i świeżego. Ja w swoim wystąpieniu skupiłem się na aspektach praktycznych, konkretnych problemach, przez które przechodziliśmy przez ten rok projektowania, tak żeby dostarczyć Wam treści dzisiaj pożyteczne i świeże. Ktoś kiedyś powiedział, że istotna jest sama droga do celu, ale zanim wyruszymy w taką podróż, o której mówił Wiktor, lubimy się do niej dobrze przygotować. Sprawdzamy sobie różne oferty, pakujemy się, przygotowujemy pod kątem też naszych wymagań i oczekiwań, ale czasami potrzebujemy przewodnika, kogoś, kto nas poprowadzi, żebyśmy się nie zgubili. Moja prezentacja to właśnie takiego swego rodzaju przewodnik. Przewodnik prowadzony przeze mnie, przez człowieka z Bieszczad, z Podkarpacia, który rok temu wyruszył w daleką podróż z mObywatela 1.0, cyfrowego portfela dokumentów, do mObywatela 2.0, kompletnego asystenta użytkownika. Podróż z ekipą jest często ciekawsza. Mi w podróży na początku towarzyszyło dwóch projektantów. Dzisiaj tworzymy zespół 14 osób, więc wierzcie mi na słowo, pracy było sporo, przygód było jeszcze więcej, ale wszystko dlatego, żeby dowieść to, czego oczekują użytkownicy. To wystąpienie podzieliłem na trzy części. Pierwsza z nich będzie o tym, jak projektujemy jasny i czytelny interfejs wobec informacyjnego tsunami, które zalewa nas zewsząd. O tym, jak dostosowujemy się do naszego targetu, czyli wiekowo 6 do 80+. Wreszcie o bezpieczeństwie w aplikacji i budowaniu relacji zaufania. Każdy z nas codziennie czyta ponad 100 tysięcy słów. Jeśli dołożymy do tego dynamikę obecnej komunikacji, tego co robimy przez telefony, czyli co sekundę wysyłamy 270 tysięcy SMS-ów, co minutę puszczamy w świat 220 milionów maili. A teraz pytanie mam do Was. Kto z nas śpi z telefonem w pobliżu? Proszę podnieść ręce. Dziękuję Wam. 80% ludzi na świecie. W Polsce, żeby dla ciekawskich, 82%. Widzimy, że zewsząd zalewa nas informacyjne tsunami. Uwaga, co miesiąc dostajemy taką dawkę informacji, jaką nasi pradziadkowie przez całe swoje życie. Kto z nas nie czuje się przytłoczony taką dawką informacji? Jak my, jako projektanci doświadczeń użytkownika, chcemy wpływać na to, żeby interfejs był czytelny i jasny? mDowód, czyli nowy dokument tożsamości w mObywatelu, potwierdzimy nim swoją tożsamość prawie wszędzie. U notariusza, w urzędzie, w banku, prawie, bo w przypadku przekraczania granicy nadal będziemy potrzebowali fizycznego dokumentu dowodu osobistego. Jak komunikujemy tą różnicę, aby uniknąć takich niejasnych sytuacji? Znowu w trzech miejscach i na trzy sposoby. Pierwszy z nich to guide. Przeprowadzi nas tak jak przewodnik, tak jak ja teraz Was, po interfejsie tego mDowodu. Pokaże ważne jego miejsca, zwróci uwagę na to, co istotne. Dwa,
przy kolejnym wejściu, otwarciu tej aplikacji, wiemy, że tego gajda można pominąć. Większość z nas pomija i skipuje takie rzeczy. Można do niego w dowolnym momencie wrócić, ale przy kolejnym otwarciu dostaniemy baner, który widzicie tutaj na środku. On opisze live case'ami, czyli takimi sytuacjami życiowymi, kiedy ten mDowód nam się przyda, kiedy będziemy potrzebowali dalej plastiku. I ostatnie miejsce, tak zwany potykacz, czyli przy kopiowaniu tego numeru i serii mDowodu raz jeszcze komunikujemy, w myśl też zasady Steve'a Kraga, nie każ mi myśleć, raz jeszcze pokazujemy to, co zaraz zrobisz. Wiem, że takie ułatwienia mogą też być utrudnieniem dla wielu z nas. Pewnie jak tutaj siedzimy, większość ci byśmy byli określeni jako hard userzy, użytkownicy wielu, kilkunastu, kilkudziesięciu apek. Chcemy też mieć to na względzie jako projektanci, dlatego tam, gdzie jest to możliwe, dodajemy taki check, który widzicie na samym dole, opcję tego, żeby pominąć i żeby nie wracać do tego typu komunikatów. Przejdźmy do optymalizacji naszego dashboardu. Według prawa Millera jesteśmy w stanie zapamiętać percepcyjnie 6 obiektów. Spójrzcie proszę, jak ewoluował nasz interfejs dashboardu, czyli ekranu głównego, tak bardzo istotnego miejsca, bo pierwszego miejsca po otwarciu aplikacji. To tutaj jakby decydujemy, co zrobimy, jakie cele, jakie zadania chcemy zrealizować. To, co widzicie z lewej strony, to jest mObywatel 1.0, który dostaliśmy. To jest jedna z tych iteracji 10, o których wam mówiłem, a to jest to, co już niedługo, mam nadzieję, zagości u nas w telefonach. Zobaczcie proszę na architekturę informacji całkowicie przeprojektowaną. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę tutaj na prawo Fitza, które mówi nam o minimalnych obszarach kliknięć. Zobaczcie, jak z tej iteracji środkowej do tej iteracji końcowej doszliśmy, właśnie uwzględniając to prawo. Jako projektanci UX, projektanci doświadczeń użytkownika, my często dostajemy z różnych ministerstw, z różnych biznesów prośby, żeby w mObywatelu pojawił się ich dokument, usługa. To jest dla nas wyzwanie. Cieszymy się z tego, że inni chcą do nas przychodzić, natomiast jest to duży nacisk na to, żeby to informacyjne tsunami nie zalewało użytkowników. My chcemy zwracać na to uwagę, żeby ten interfejs wciąż był czytelny i przejrzysty. Dalej, Steve Jobs mówił, że dobra usługa to 3 kliknięcia, ale czy zawsze? Sprawdzając, badając, uczestnicząc, towarzysząc w badaniach z naszymi obywatelami, z naszymi użytkownikami, zobaczyliśmy, że łatwość decyzji i łatwość wyboru wpływa na to, w jaki sposób i czy w ogóle człowiek zdecyduje. Prawo Hicka mówi nam o tym, że zbyt skomplikowane wybory odciągają użytkownika od podjęcia decyzji, czyli wycofują. W tak ważnym miejscu jak onboarding, gdzie wszystko skipujemy zazwyczaj, idziemy dalej, 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 dalej. Chcemy użytkownika tutaj zapewnić o tym, żeby ten interfejs razem z nim wniósł przyjemne doświadczenie. Rozłożenie tego na takie poszczególne małe porcje, zamiast jednych wielkich łych naraz, małymi łyżeczkami po kolei, czyli versus Steve, zaprowadziło nas do wersji, którą widzicie tutaj. To jest wersja, którą iteracyjnie sprawdzaliśmy z obywatelami. Wiemy, że nie skupiamy często jako użytkownicy uwagi, dlatego też rozłożyliśmy to na mniejsze decyzje i więcej ekranów. Podsumuję tą pierwszą część tsunami informacyjnego. Zasady projektowania, czyli te zapory przed wodą tsunami, która się do nas wlewa zewsząd. Prawo Hicka, Fitza, Millera, heurystyki, o których wspominałem. To wszystko jest dla nas, jako UX-owców, bardzo wielką wartością. Wspominaliście w pytaniach wcześniej, w jaki sposób my się bronimy. Wiemy, że często musimy bronić naszych interfejsów. To jest jedno z tych oręży. Ja zawsze zachęcam mój zespół do korzystania z tego oręża. To są sprawdzone fakty, których używamy właśnie w takich dyskusjach. Badanie, czyli ciągłe towarzyszenie użytkownikowi. Nie tylko zespół badań. My również z naszym wspaniałym zespołem uczestniczymy w tych badaniach. Patrzymy na to, jakie emocje budzą się w obywatelu, w użytkowniku. W jakie są elementy niejasne. Co jeszcze wymaga poprawy. I prosty język. Czyli o tym będziemy też później trochę słuchać. Czyli jasne komunikowanie. To prawo Fitza, które widzieliście tutaj na ekranie, nie miałoby prawa w ogóle zaistnieć realnie, gdyby nie te obszary kliknięć, czyli też ten tekst, który widnieje pod ikonkami na przykład.
Druga część, czyli target. Mówimy, że naszym targetem są wszyscy obywatele, określamy wiekowo od 6 do 80 plus. Ja sam podczas rozmów kwalifikacyjnych często słyszę od przyszłych projektantów, że to jest mega ciekawie, potencjalnie miejsce do pracy z racji właśnie na ten target, czyli adresujemy apkę tak naprawdę do każdego. Niewiele firm też może się takim podejściem i takim targetem pochwalić. Jest to z jednej strony atrakcyjne, ale z drugiej strony dla nas jest to duże wyzwanie. Jak zrobić aplikację dla każdego? M-Obywatel to aplikacja, z której korzysta każdy. Rodzic, emeryt, rencista, dzieci, posłowie, senatorzy, osoby wykluczone cyfrowo. W jaki sposób my jako projektanci doświadczeń o to dbamy? Pierwsza rzecz, czyli nawigacja, w myśl też pierwszej heurystyki pokazywania statusu systemu. Progress bar, który pokaże nam podczas podróży, w którym miejscu jesteśmy, jaka droga jeszcze do przebycia przed nami. Pasek status bara na karcie dokumentów. Przed chwilą pan techniczny mi mówił, że ma dowód osobisty, ale nie szczaił się, że ten dowód wygasł i gdzieś tam podczas kontroli nie był w stanie go pokazać. Dlatego chcemy komunikować to wcześniej. Już przed wejściem do tego dokumentu pokazujemy, jaki jest jego status, czy jest jakaś wymagana interakcja, czy to właśnie termin ważności, czy co gorsze, na przykład wyobraźmy sobie taką nieprzyjemną sytuację, że mamy kontrolę drogową, pokazujemy prawo jazdy i jest nieważne badanie techniczne albo prawo jazdy, czy tam ubezpieczenie. Chcemy pokazywać, dlatego to już wcześniej komunikować. Sprawy, które też niedługo. Wniosek o paszport. Chcemy dostarczać więcej niż to spodziewane, dlatego oprócz tego, że komunikujemy, że paszport twój jest do odbioru, dodajemy informację o tym, żeby zabrać ze sobą stary dokument paszportowy do urzędu. I wreszcie usługa, o której zaraz bardzo ciekawa, naruszenie środowiskowe. Chcemy jeszcze przed wejściem komunikować, tak jak dobry przewodnik i mapa, przed tym, co powinieneś przygotować. Jakie kroki poszczególnie cię czekają. To będzie super historia. Nas jako projektantów takie rzeczy zapewne często spotykają. Jak widzieliście na początku, było nas 3 osoby. I projektowaliśmy sobie szczęśliwie w naszym małym laboratorium. Jeśli chodzi o karty dokumentów, bo na tym chcę się skupić, zaprojektowaliśmy to. W taki sposób chcieliśmy, żeby karty dokumentów użytkownik wybierał. Pokazaliśmy to szczęśliwi na badaniach, użytkownicy powiedzieli nie, nie da rady. To w ogóle się nie kojarzy z kartą dokumentu. My mamy fizyczną kartę plastikową, która wygląda tak. Tu może tego nie widać, ale tu jest obrys, tu bardziej. Poszliśmy w tę stronę, mimo to, że to wymaga od nas przejścia przez te trochę nieprzyjemne też doświadczenie, bo musimy porzucić naszą wizję projektową. Stworzyliśmy tą wersję pośrodku. Następna iteracja badań, kolejne spotkania i wersja, która oprócz tego, że fizycznie kształtem zgadza się z tym, co mamy w portfelach, to jeszcze komunikuje kolorem. To jest legitymacja emeryta rencisty, która również w rzeczywistości jest zielona. Oddajemy ster w ręce wasze, w ręce userów. Pierwszym krokiem do takiego oddania steru jest personalizowany onboarding. M-Obywatela, tak jak wspominaliśmy, korzysta każdy. Zapewne kierowca zawodowy chciałby włączyć sobie i ustawić tak, żeby widzieć prawo jazdy, punkty karne, czy może kartę pojazdu. Rodzic pewnie chciałby widzieć kartę dużej rodziny, legitymację swoich dzieci, czy różnego rodzaju wnioski o dofinansowanie, czy właśnie emeryt rencista, co przed chwilą widzieliście, kartę emeryta rencisty, czy jakieś usługi i wnioski. To już jest teraz możliwe. Onboarding również spersonalizowaliśmy w taki sposób, żeby on był jaśniejszy, krótszy. Personalizacja dashboardu tak samo. Chcemy, aby każdy z nas mógł sobie ułożyć wedle potrzeb. I teraz tak, dowolnie możemy układać sobie dokumenty, decydować i usługi, które z nich się wyświetlą. Jedno ograniczenie będzie na ten moment, minimum jeden dokument, jedna usługa musi być widoczna na pulpicie. Podsumuję tą drugą część. Transparentność, czyli tak naprawdę słuchanie i kroczenie tą drogą z każdym użytkownikiem, z każdą grupą. Widzicie, jak wiele tych grup
różnych społecznych, różnych grup wiekowych, my jako projektanci musimy i chcemy zaspokajać. Modele mentalne, czyli to, co widzieliście w przypadku tego kafelka, korzystanie z takich kliszy mentalnych, to jest mega dla nas wartość, dlatego że już wiemy, że człowiek zna ten szlak, że już ma granicę poznawczą i chcemy z tego korzystać, mimo to, że czasami jest to dla nas mało komfortowe jako projektantów. Trzecia, ostatnia część, bezpieczeństwo. Szalenie ważna rzecz. Dlatego, że jako projektanci aplikacji mObywatel często słyszymy pytania, czy jestem śledzony, czy rząd wie, gdzie jestem, czy zna moje dane osobowe, w jaki sposób to komunikujemy. Jak my jako projektanci doświadczeń chcemy budować te relacje zaufania? Pierwsza rzecz to onboarding. Gdybyśmy tutaj użytkownika stracili, a wiemy, że czasami mamy takie doświadczenie, wchodzimy do APEK i od razu jest prośba o podpięcie karty na przykład. To jest współczynnik odrzuceń. Chcemy już tutaj na samym początku. Mimo to, że pewnie to skipujemy. Ciekaw jestem, czy pamiętacie, ile osób na świecie śpi z telefonami. To super. Super. Pięknie. Ten ekran, to jest to, co zapewne scrollujemy, skipujemy. Dołożyliśmy dodatkowe. O tym, żeby informować i budować już tutaj te relacje zaufania. Chcemy, żeby każdy użytkownik podczas onboardingu pierwszego odpalenia to zobaczył. Komunikacja. Jasna komunikacja. W przypadku tutaj na przekazania swoich danych osobowych. To jest weryfikacja, dzięki której będziemy mogli się weryfikować, też weryfikować inne osoby, czy podczas kontroli będzie ktoś sprawdzał nasz dokument. Pokazujemy jasno, jakie dane zostaną przekazane i komu. Nie tylko przed, ale też po przekazaniu danych. Chcemy komunikować jasno, aby użytkownik czuł, że ma pod kontrolą. I zaufanie, czyli ta lokalizacja, o której mówiłem na początku, i naruszenie środowiskowe. Mega ciekawa usługa, dzięki której zgłosimy jakieś na przykład nielegalnie wyrzucone śmieci w lesie. Natomiast mamy tutaj potrzebę biznesową, wymaganie must have, zgłoszenie miejsca tej lokalizacji, po to, żeby odpowiednie służby mogły zadziałać. Ale z drugiej strony mamy użytkownika, w imieniu którego my chcemy też walczyć o to zachowanie poufności. Podzieliliśmy to na dwa elementy. Pierwszy z nich, jak włączymy tą usługę, możemy skorzystać z natywnego wyboru. I tutaj możemy udostępnić lokalizację czasowo, jednorazowo, albo nie udostępnić jej wcale. I co wtedy? Dostajemy manualną mapkę, drag and drop, dzięki której przez przeciągnięcie umieścimy nasz lokalizer i wtedy mamy pogodzone te dwa światy ze sobą. Jeszcze dalej, jeszcze naruszenie środowiskowe. Użytkownicy zgłaszali, że chętniej korzystaliby z takiej usługi, gdyby była możliwość wysyłania zgłoszenia z zachowaniem poufności. Poszliśmy w to. To jest to, co widzicie, i mamy dwie strony zadowolone, tak w to wierzę, ale efektem końcowym jest lepsze środowisko dla nas wszystkich, bo ta usługa właśnie do tego zmierza. Podsumuję trzecią część. Wyznaczanie trendów, czyli bycie takimi trendsetterami. To, że już większość z Was zapewne, wszyscy już mamy PIT-y rozliczone, ale zapewne część robiła to manualnie. Wiecie, że do Urzędu Skarbowego możecie się zalogować mObywatelem. Czy sprawdzanie, weryfikowanie tożsamości. To są rzeczy, które są bardzo często unikatowe na rynku. Kolejne też wyzwanie dla nas, żeby być trendsetterami, ciągle pytać, sprawdzać i badać, czy to, co robimy, naprawdę użytkowników zadowala. Nieczęsto tak. Rzadko jest tak, że możemy się z kimś porównać, jakiś benchmark zrobić, bo robimy rzeczy, które są nowe. Komunikacja jasna, tak jak widzieliście w przypadku tego przekazania danych. Nie tylko przed, ale też po przekazaniu danych. Jasny sposób. Tam był jeszcze na dole infotip, jakie moje dane i dlaczego będą przekazywane, żebyśmy jeszcze więcej mogli o tym się dowiedzieć i te relacje zaufania budowali z użytkownikiem. Czas na podsumowanie tej mojej rocznej podróży. Pokazałem Wam, w jaki sposób projektujemy doświadczenia użytkownika, jak przekuwamy te trudności w sukcesy, jak chcemy i dostarczamy więcej niż to spodziewane. Dobry user experience moim zdaniem to zadbanie o trzy obszary. Emocje, cele i zadania. Chcemy wracać w miejsce przyjemnych doświadczeń,
Chcemy, żeby mObywatel był takim miejscem przyjemnych doświadczeń. Pokazałem wam, w jaki sposób walczymy o to informacyjne tsunami, jak staramy się być ambasadorami użytkownika. Chcemy, żeby użytkownik chodził po apce jak po dobrym szlaku górskim, prosto do celu i z ładnymi widokami. Cele. Personalizowany dashboard. Wchodzimy i od razu chcemy ułożyć wedle tego, co nam potrzebne. I zadania. Getting things done. To mój zespół wie, że kocham te trzy słowa. W jasny sposób, żebyśmy mogli używać mObywatela bez obaw o nasze bezpieczeństwo. Żebyśmy pokonali te granice, zaspokoili tą potrzebę bezpieczeństwa użytkownika, komunikując mu w onboardingu i przy każdym momencie, kiedy przekazujemy jego dane. Chcemy, żeby mObywatel zmieniał wasz świat i z wami chcemy to robić. Zapraszam was wszystkich do skanowania tego QR kodu. Już teraz możecie zobaczyć, jak mObywatel będzie wyglądał na waszych telefonach. Chcemy zmieniać wasz świat i żeby mObywatel był dla was codziennym asystentem podróży. Liczymy też na wasz feedback. Tutaj ux@cyfragov.pl. Ja sam jestem pod tym mailem, więc zapraszam was serdecznie. Dam jeszcze chwileczkę, żebyście mogli sobie przeskanować ten QR. Tak, tak. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szlaku. Dzięki.